I znowu pontony. Tu znowu Yamaha? No, ale same chyba te. Czy nie? Czy było pana się? Tu się wystawiło Yamaha bardziej z silnikami jet ski, widzisz? No. Bo to bardziej chyba firmy się dealerzy się wystawiają niż producenci, mi się wydaje, tym razem. O, masz sportowe akcesoria, jakbyśmy chcieli. Patrz, jaki silnik. Nie no, czad, podoba mi się. Ja tu lubię takie miejsce zwiedzać. Dla punktu. Jest gorąco, ci powiem, nie? Ty, no bo ludzi dużo, nie? No, miliardy rabatów. O, tu jak potrzebujesz kamizelkę kupić w promocji dzisiaj. No ja podejrzewam, na Amazonie kupią te same pieniądze, nie? Deski mamy, wszystko mamy. A. No, Peter, I just needed the, Ty, tutaj jest jeszcze piwko, zauważyłem. No teraz ja już jestem zapiwkowany. Tak, ja już jestem zapiwkowany. Chicago Police. O, chodź, zobaczymy, co tu dają. A, fishing. To zawsze było tutaj. Faktycznie, można wyjść łyby, ryby połowić. Nasze dzieciaki tutaj, jak były małe, stały. Powiem ci, jeżeli chodzi o kampery, to mi w ogóle przeszło, nie? Te przyczepy wielkie, rozstawiane, nie wiadomo jak, ale powiem ci, że... Jajco, jakby ktoś to przeczytał po polsku, nie? Jayco. Zobacz, Mercedes. Taki europejski standard. Powiem ci, dużo ich widać w lato. Tych kamperów z Mercedesem. Słucham? Co tu mówiłaś? Ty zobacz, wejście i masz od razu na wejściu masz ubikację. Możesz wywietrzyć, nie? Tu możesz dwójkę strzelić. No patrz, no fajna taka markiza tutaj rozstawiana. Slipper wyciągasz, jak masz długie nogi, nie? Po amerykańsku. No i zobacz, taki kamper kosztuje 60 koła. To nie jest drogo. To samochód kosztuje. O, pana kółka. No, jak się wyprowadzę z domu? Pana kółka. Tu można się, tutaj można się pokopcić trochę. A jak? No, jaki standard za tą cenę? No, 60 tysięcy zniżki. Ty, szofera. I duży sleeper.
Ja mówię, to kupujesz to po to, żeby się gdzieś tam przespać, a nie chodzi o to, żeby Bóg wie, jak tam mieć standardy zamieszkania, nie? Hej! No mówię, poziomy wykończenia tych trailerów są niesamowite. To od najtańszych, takich najzwyklejszych, po naprawdę za grube pieniądze możesz sobie to wykończyć, nie? Tutaj łatwiej się nagrywa takie coś, bo nie trzeba, wiesz, wysoko wchodzić jak do łódki, nie? Zobacz, jak ten się otwiera, autobus, cały się... Do autobusu możemy wejść, bo to... Są niektóre takie, że masz z tyłu samochód się chowa, nie? Jeśli autobus jest na tyle duży. O, i masz, wiesz, środek transportu. Ty, telewizor na zewnątrz, nie? Jak to musi być amerykańskie, nie? Zobacz, kominek nawet zali. Telewizor chowany w dół, zobacz. Zobacz, normalna kuchnia. Masz kominek. Bo to wiesz, to się wszystko rozszerzyło, to wyjdzie, dlatego jest taki szeroki. Ty zobacz. Normalna łaźnia. Dzięki. Ty. No. Lepsze od mojej ciężarówki, masz klimatyzację na dachu. Co? No bo to skąd? Masz jeszcze jeden sleeper z przodu nad głową. No jeszcze jedno, pewnie możesz to opuścić, wiesz, to jest opuszczane. Jak nie jedziesz, to możesz to opuścić i masz sleeper. Excuse me. Lewo. To czy to siok, nie? To jakiś nowocześniejszy. Jeżeli chodzi o design taki zewnętrzny. Camper. Też zapewne na bazie Mercedesa, czy na bazie czego to jest taki? Tak. Curious about the same model coming in the east. F. Na bazie Mercedesa masz diesla. Nice. Tak. No, ładne, nie? Markizę rozstawiasz, krzesełko rozstawiasz, markizę rozstawiasz. No to też trzeba takie wakacje lubić, nie? Zwiedzać. Musiał w życiu przyjść taki moment, że to coś takiego chce mieć na stałe, a nie tylko wynająć na rok. Czy tam na jeden tryb, nie? Jakiś... Tu zaczeka fajna szczepa w kształcie trójkąta, wygląda jak dom góralski. Co? No tutaj tak samo, przestrzeń sobie wyciągasz, masz o, ogródek zobacz, masz patio. Patio. Tu ładna przyczepa, nowoczesny kształt, zobacz. No taki inny, no. Wiesz, tu chodzi o to, żeby była przestrzeń w środku. Tu jakieś terenowe w ogóle, zobacz. Co to ma, systemu uzdatniania wody? Wszystko tam jest, człowieku, me. Nie chcesz Gucci okularów? Buy one, get two free. Te moje już mają też... Nie chcesz Ray-Bana z dziewczyną? Gucci, Chanel przez jedno W.
O, kocyk dla pieska, zobacz. Gdzie pieśni nie było mu zimno, no? No i tu sprzedają jakieś strumienice, gadżety, wiesz, wycieraczki, oświetlenie na łódkę. Dziesiątki fajnych gadżetów, rozwiązań, wykończeń. Masz wielkie cycki. Bolałam się, czy nie? Nie. O, możesz popływać sobie łódką. Co, jakiś wykład ludziom robi? No prest przecież. A. Powieści Bożej treści? Mastercraft? Tak jest, tutaj mamy. No i każdy się spina, czego tam nie zrobił, jakichś silników, bajerów, rowerów. Fajne, fajne to są te platformy, nie wiem czy wiesz co to jest w ogóle. To wszystko pływa, a ty łódką wjeżdżasz na to po prostu i wody, łódki nie masz założonej w wodzie. Na czas kiedy chcesz popływać, ją po prostu popchniesz, albo elektrycznie dodajesz, dostajesz balastu i to samo się zanurzy, nie? Gdzieś to wszystko spływające, nie? Pływający dak. A tu masz w ogóle lifta wyciąganie, jak potrzebujesz w ogóle ją wydobyć. Ale to są fajne, na lekkie łódki, na jet ski. Fajna sprawa. Duffy. To wenecka, zobacz, stolik, gadżety, w takim klimacie utrzymana. Gdzieś na przykład to też jest ładne, duże. No tak, no ale mówię, no. Średniki na zewnątrz. Mi się to, mi to nie przeszkadza, nie? Jeżeli mam być szczery. No to, to kosztuje 500 000, nie? Everglades. Ten Mastercraft robi takie, wiesz, te łódki, takie te sparkling kolory. Mi się to nie do końca, nie jestem fan, lubię tego. Tutaj co to, churros? To są churros. Churros. Zawsze, nie? Na bokach zawsze jakieś takie paśnika rozstawią, nie? Grubasy przychodzą jeść, a my przyszliśmy pochodzić. Co? Ta. Tu masz potężna łódź. A zobacz tą, babies. Taka kolorystyka tej łodzi. Jakie podświetlenie. Formuła. No to tutaj moglibyśmy wejść. Formuła robi bardzo ładne. Shore konektory. 34 stopy, piękna łódź. Dobra, trzeba było zdjąć. Gdzie idziemy? Gdzie chcesz? To jest też ładna formułka. Tam nikt nie wchodzi. Żeby potem ktoś im butów moich nie założył. Będę musiał cudze wziąć. Patrz jak ładnie podświetlone. To kosztuje ile? Milion? Milion dolarów tylko ta kosztuje milion. To tam 2 tygodnie roboty.
No, konektory, napięcia, telewizja, pięknie, ładne kolory. Co? No to jest twoja platforma. Nie ma czegoś takiego. Co, wody? Nie, bo jest dużo. Chodź, zobaczymy. Look how high it is, you know? Yeah. Oops, how is it? No pachnie ci bo jak nowe M4. Tu masz stolik pewnie chowany, wyciągany. Tam nogi trzeba wcisnąć. Zobacz, tam jeszcze masz sleeper z tyłu. Lodówka. A, to takie pieniądze, nie? Chodź. Nie smał. They have the one with the typical filler crisps. No mi się to ten lunch podoba tutaj, bo jest elektrycznie rozsuwany, a tak poza tym dupy nie urywa. Masz, telewizory ci wstawili i tyle, nie? Fajne 3D sonary, wow. No tutaj masz. Słucham? No 400 tysięcy to kosztuje. 34 stopy, nie? No tutaj właśnie chodź, Asia. Tam jest normalny, wiesz, pełnowymiarowy sleeper, nie? Excuse me, guys. Do you mind? Oh, you're waiting, right? Oh, okay, cool. Gotcha, gotcha. Yeah, you're not going anywhere. Waiting down there? Yeah, just... It's nice and loud. Yeah. No i masz te leżanki na górze, nie? Cudawianki. Potężny dach. To idę na to zobaczyć. Chodź, zobacz. No to to ma już sens, nie? This is nice. I guess I'm going out. Okay, I'm going out. Keep them This one is all about the sleeper, no? Nice. Fajne właśnie masz przestrzeń, masz wszystko co potrzeba. This pulls out and we got that one. Yeah, yeah. This is a full bed, this one? Yes, that becomes a bed as well. Oh, that's down yeah. there. So we got three beds, right? There's actually even sure behind the captain's out. Bench here. You can fill that with cushions as well. And when you close the whole thing, you can actually sleep there as well. Nice. Yeah. There's a guy came in yesterday that had one of five boys in his family, and his parents had this boat when he was growing up. He said, oh, that was my place to sleep. Outside, yeah. I don't know if I'd want to sleep there all the time, but, you know, with the heat and the AC. Oh. To jest fajna łódka. 27 stóp. Uważam, że to jest bardzo dużo. Zobacz, jaka wielka, ale nie ma slipera, nie? I to nie jest, znaczy ja bym...
To, co ten facet mówił, że już nie ma tych takich, wiesz, małych, małym skliperem z przodu łódek, nie robią. Jak już robią, to takie właśnie konie. Popływaj i spieprzaj, albo na konia musisz się wbić. Albo kupujesz całą chałupę, nie? Tak. No są fajnie wykończone te bajery, te gadżety mi się bardzo podobają, to ten fajny akcent. 370 tysięcy, no ale ta łódka też nie oferuje tego, co ja bym chciał. Tam jest jedna ładna, 320 też, EX. Czy jesteś? Wiesz, druga sprawa jest taka, że łódki formuły to naprawdę to jest tak jak Mercedes w swojej klasie, nie? No wiesz, takiego konia to też już trzeba mieć sprzęt, żeby to pociągnąć. Tego też nie ciągasz tego co tydzień. Wiesz, ja ciężarówką sobie spokojnie takiego pociągnę, nie? No tato, takie rozczarowanie, nie? Tu jesteś, Tysiu? Chodźcie tutaj w prawo. No to są te otwarte, nie? No i widzisz, masz otwartą łódkę, tylko tyle, że jest wielka i ani na tym się zdrzemnąć, wypłynąć na jezioro i wrócić, nie? Tu masz, zobacz tą, widzisz tego, te rinkery, no mi się podobają, zresztą widzisz, to jest bardzo ładne, nie? I mnie? Chcesz mieć taki, gdzie musisz jechać z oversize'em, na przykład ciężarówką? To tak, ale jak chcesz... No to jest śliczna, ci powiem, no kurde, zobacz, Daszek, zobacz. Spójrz na Daszek. No ale widzisz, ta też oferuje. 29 stóp to jest. Czyli tutaj z tego co wnioskuję, musisz mieć 29 stóp, żeby mieć sleeper, nie? Bo tu już masz 27, to jest też 29. Widzisz 29, ale bez sleepera już wersja, nie? No powiem ci, taka już by mi stykła. Ile ona kosztowała w ogóle? O, jeszcze zobaczymy, możemy się w sumie ewakuować, nie? No ta jest piękna, tak? Mimo to, że masz rozwiązane? No ta jest bardzo ładna łódź. Troszkę przestrzeni, a nie, że wielka platforma, nie? O, zobacz, kładziesz, tak, 240, bim, 10 stóp, no to nie ma co się dzieje. A tu masz 108, 150, nie? Ile tam to grzewa? To masz tą około 150 tysięcy, liczysz za łódkę, która ma wszystko. Czyli możesz sobie to pewnie obrócić, masz leżankę, z tej strony masz leżankę, masz wyjście, masz lodówkę, masz zlew, korystykę zawsze możesz wziąć inną, rozumiesz? Masz leżankę tam, tu pewnie masz jeszcze stół, nie widzę, ale na pewno jest możliwość stołu, tu możesz sobie siedzieć, patrzeć się w tą stronę, dwuosobowy i fajny taki, wiesz, sam raz sleeper, tylko mówię, to jest 29 stopni. A zobacz, jak nie masz slipera, wszystko jest nasze zorganizowane na takiej łódce, nie? A ten sliper, mówię ci, jest świetny, nie?
No tu jest ta przestrzeń, to jest tak jak w autobusie. Tak. No to jest długie, nie? Takie... Tak. No tutaj jest dobra cena, 87 tysięcy tego Rinkera, to jest bardzo dobra cena za to, co tu dostajesz, nie? Łącznie masz ubikację, nie? I masz wygodnie, wygodnie. No. Chciałbyś zamieść naszego nutka na coś takiego? Ile tak? Bo ma 26. No to jest duża różnica, przede wszystkim w odczuciu, że się czujesz, jakbyś jechała krążownikiem, nie? No niestety, nie ma nic za darmo. Ta ma fajny za to daszek, nie? Jesteś zadaszona na stałe. Nie, na stałe, nie możesz tego złożyć. Nie, i po co? No ale to też jak masz gdzieś przypłynąć. Tutaj. Czyli oni dali tutaj synk. Czyli masz jeden synk, drugi synk, co jest stupid. Tu masz pewnie śmietnik. Tu masz też coś takiego jak synk. Zamykasz, kładziesz. Masz, patrz, dwie osoby sobie płyną, siadają tutaj. Co? Żebyśmy, chodź tu do mnie. Razem prowadzili? Tak, i sobie razem siedzimy. Może, ja cię mogę smyrać po pierwsze. Oła, a moje plecy, a mi jebać. Mamy też coś. O Jezu, moje plecy. Nie, jest to dobre, muszę się rozciągnąć. To jest sleeper pierwszy. Kładziesz ten... A to wyciągasz? To odwracasz i kładziesz i masz poduszki, wypełniasz i masz. Tutaj jakby tak? A włóż głowę tu i masz drugą część. Dwuosobowy sleeper jest tam. Włóż... Coś ty! Nogi tam dajesz. A to? No latryna będzie taka jak u to te. Cały raz! No co, no nie... 29 czy 27 stóp nie możesz wymagać wiele. No. I oprócz tego masz kuchenkę, sink, microwave, microwave, co bezpieczniki, nie, tu jest schowek, tu masz całą elektrownię i schowek. No to co, pięknie ma dokładnie taki sam układ, nie, to masz Italię, nie? No i tam masz, mówię, drugi sleeper, jest ok, nie? Tu jest uchwyt. A! Jest uchwyt na stół. A jest, no. A to jest łodówka? Tak, a do Metik taka sama jak... Ja mam w ciężarówce identyczną, zobacz. Aha, półkejka nawet mają. No, i jakieś wina. I sobie chłodzą gnojki. Siadaj, weź zobacz, jak fajnie. Jak te maty, to mogą być lepsze, nie? Ta kanapa chyba się odwraca, mi się wydaje, nie? Nie, to jest taki, który, wiesz, nie przyjmuje ani wody, ani stainów, nie? Z tego, co czuję. Ale zobacz sufit. Nie no, na tak wszystkie łódki on nie miał sleeperów tutaj. Te czaprali, teraz taki trend jest, że... O, tu masz takiego czaprala, jak Steve ma. Ten. Czekaj, ile to kurczę? O, zdroższy. No, this one is. Nie, yeah, fajne, 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 fajne. Oh, you're fine. Ale mówię, tu mi brakuje slipera w tym. Po co mi taka wielka, duża łódź, skoro i tak nie ma slipera? To po co jest ten dolny pokład? On nie istnieje w tym momencie, jest niewykorzystany. Płaci za to, że jesteś duży, że to jest show off. To znoszenie paska Gucci, rozumiesz? Question. Come on.